uderzenie, jest i bramka! Z okazja Tobiasz nie ma spalonego, Chabrowski przed bramką, 2-0! Aaaa, i bramka! Jest trzeci gol, jeszcze więcej ciekawego, Bejnarowicz, na ty, gol! I gol dla Stroju! Niezły pomysł i bramka! Próba strzału Jaskłowski, kapitalna interwencja bramkarza! Nie ma spalonego, możemy grać dalej, Styczeń na dogodnej pozycji, bije teraz bramkarza i będzie gol! Bydla! Witamy Was w kolejnym odcinku Przed Kolejką, program, który emitujemy prosto ze Sztawieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Najważniejsze, to program prowadzi. Prowadzi Jakub Ziwa, Bartłomiej Nowak, Paweł Szpur. Witam Was koledzy serdecznie. Jakąś formułkę już byś mógł przygotować inną, bo ciągle mówisz na początek to samo. Nie, no wiesz co, okulary masz nowe czy stare? Nie, stare. To musisz zrobić tak, to ja, Leclerc. Okej. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że tradycyjnie zaczniemy od czwartej ligi. Nie, ja mam panowie do Was pytanie, bo ja lubię Was zaskoczyć. Dobrze. Jak tam oceniacie występ w cudzysłowie czwórki naszych kadrowiczów U17 przygotowujących się do mistrzostw świata w tej kategorii właśnie? Słuchaj, wiekowej. Był bardzo fajny wywiad z jednym z tych piłkarzy, który wrócił już do Polski tuż przed wyjazdem. Stał. To ten, co miał łuk brwiowy w knajpie rozcięty? Tak, tak fajnie mówił do kamery. Ja się cieszę, jestem dumny z tego, że mogę reprezentować barwy. A to jeszcze przed wyjazdem? Tak, przed wyjazdem. Powiedział fajne zdanie, że chciałby tam pojechać, zagrać dobry turniej, a przede wszystkim zostać zapamiętany. To dobrze, że zapytałem o wasze wnioski. Został zapamiętany. Dokładnie tak. Długo ta łatka się od niego nie odklei. Powiem wam tak, trochę z pedagogicznego punktu widzenia, nauczka się przyda, być może, a być może za kilka lat się okaże, że było im to potrzebne, taki zimny prysznic i będą z nich ludzie. Zawsze się mówi, że szkoła nie tylko uczy, ale i wychowuje. Możemy to powiedzieć również o kadrze. Czyli kadra nie tylko uczy, ale również wychowuje. Zresztą tam gdzieś przeczytałem, że w zeszłym roku już pewien incydent na turnieju Syrenki w Warszawie był i ktoś lub ktosie, bo teraz nie pamiętam, wyleciał za jakiś tam aspekt alkoholowy, ale ten zawodnik, mimo że był relegowany z kadry, w tych mistrzostwach świata pod biało-czerwoną banderą już wystąpił. Ja ci powiem jeszcze taka ciekawostka. Dwa razy Lech Poznań, raz Krakowia, raz LKS. Jeden ze moich znajomych zwrócił mi uwagę, ty, ale to takie trochę dziwne, nie? Oni wszyscy zgody ze sobą mają. Prawda? Ale znaczy gdzieś tam zgody nie było, bo tam jeden był lekko poszkodowany w tej knajpie. No ponoć się potknął, wiesz, jak wracali do hotelu. Aha, to mógł być tak, tak. No to ja tak zastanawiałem się, czy to nie z wrażenia, że trener ich nakrył, nie? Ja tylko gdzieś przeczytałem, Bali to mała wyspa. Byłem w tym roku, nie chwaląc się, na Bali i powiem szczerze, że to nie jest wcale mała wyspa. Więc tutaj trener miał chyba nosa albo dostał informację od jakiegoś sygnalisty. Uprzejmie donoszę, że koledzy są tam i tam. Ale zostało ich tylko 14. To prawda, w tym trzech bramkarzy. Tak. 17 plus 3 bramkarzy, tak. No, czyli 14 do gry. No wiem, że tam starali się o zgodę z FIFA, tak, żeby dokoptować 3-4 zawodników. Nie wiem, jak to się skończyło. Nie, na ten moment nie ma zgody i raczej trudno mi tutaj oczekiwać, żeby z takiego powodu ktoś się zgodził, wiesz, wymienić gracza. Oni dyscyplinarnie wylecieli. Tu nie było kontuzji. No, z drugiej strony, no to, co powiedziałem na początku, zostali zapamiętani. No szkoda, bo miała być przygoda życia zapewne. Być może wielu z nich nie zrobi kariery piłkarskiej, ale zawsze w tym swoim piłkarskim CV czy zawodowym CV mogliby wpisać udział w Mistrzostwach Świata. Tylko ciekawe, jakiego piwa się napili. Są dwa rodzaje piwa, ale tam był mocniejszy alkohol, ale dwa rodzaje piwa, jedno jest na B, drugie jest na S. Już troszkę czasu minęło, pół roku od mojej wizyty. Bintong chyba się jedno nazywa, ale tak dokładnie nie pamiętam. A drugie na pewno było na S. Ale już abstrahując, panowie, sportowo zwróćcie uwagę, ta drużyna U17 jest jedną z lepszych drużyn na tych mistrzostwach. Jedną z czterech z Europy. I powiem wam, że mimo wszystko, że tych piłkarzy czworo nie będzie, ja myślę, że i tak ta reprezentacja się tam sprawdzi. Z tym, że jeden z tych wyrzuconych dyscyplinarnie zawodników to właśnie stanowił bardzo mocną siłę ofensywnej naszej drużyny. I tak naprawdę ja wiem, że pewne środki musiały być przedsięwzięte, ale... Słuchaj, no niedługo będą grać pierwszy mecz, ten sparring im tam nie wyszedł. Chyba 11 listopada grałem, jak dobrze tak, pamiętam. Dwa dosyć trudnych przeciwników mają, bo tam też w grupie Argentyna jest. Między innymi i Japonia, zawsze niewdzięczny rywal. Nie pamiętam to trzecie, ale to może dlatego, że gdyby nie to, że taki wyskok był, to pewnie o samym turnieju dowiedziałbym się w momencie, w dniu gdyby pierwszego meczu. Tak, więc no, zostali zapamiętani.
zrobili karierę trochę w innych mediach, w inny sposób. Celebryci, słuchaj. No tak, plotek podaleki i tak dalej. U17, słuchaj. Kurde, szybko zaczęli. Żeluj, modeluj, ale tam na zdjęciu widziałem, że tatuaże nie mają, także ale wszystko przed nimi. Ponoć Peszkin mówił, że od młodych lat trzeba umieć sobie radzić. No to tudzież umieć. Umieć, tak. Pić trzeba umieć, tak. Próbują, nie? No dobra, czwarta liga. Tutaj też, sensacji i niespodzianek nie brakuje, ale na szczęście innego kalibru. Tak, ale zacznijmy od tego, co Jakub by chciał zacząć, czyli od Górnika Nowe Miasto. No ja nie wiem, czy tego od tego, może faktycznie od tego. Górnik Nowe Miasto przegrał swój mecz 0-5. I nie dziwi. Nie dziwi. W tym spotkaniu ze Słowianinem Wolibórz do momentu straty pierwszego gola jakoś to wyglądało, co nie znaczy, że to było dobrze. Ktoś tam kiedyś powiedział, tuż po meczu, to było, że ta gra była w miarę wyrównana do tego stanu 0-1. Ale szczerze, mi nawet zarzucono w komentarzu, że byłem, koloryzowałem grę Górnika Nowe Miasto. I no, że nie, takie kółko, wiesz, wiecie, kółko wzajemnej adoracji. Ja tak się troszeczkę śmiać zacząłem z tego komentarza, bo to na YouTubie pod, prawdopodobnie, jak może pamiętam, skrótem z meczu. Tak sobie odpisałem na ten komentarz, że to tak raczej w wyszukany sposób krytyki był, bo szczerze teraz, no nie wiem, może się ktoś obrazi, może nie, ale tak irytującego sposobu na grę drużyny Górnika Nowe Miasto już dawno nie widziałem. Odbiór, strata, odbiór, podanie, zawodnik na ławkę rezerwowych patrzy cały czas, trener podpowiada, podaj tu, podaj tam. Jak lubię Wojtka Błażyńskiego, szanuję też jego, wiecie, pomysł na grę i generalnie to takie podejście tego ducha do sportu. Tak chyba tutaj role się trenerowi pomyliły, bo tego typu rzeczy i zachowania powinny być kształtowane na treningu, a zawodnik na boisku powinien myśleć. Ja zawsze lubiłem zawodników kreatywnych, myślących. Takie bezmózgie zombie to niestety kończy się często właśnie takimi... Przepraszam, że ci... No ale też wysoka, porażka jednak, jakby nie patrzeć, z wiceliderem, więc to co rozmawialiśmy. Ale powiem ci jedno, to co powiedziałeś, kiedyś Jurgen Klopp, zanim przyszedł do Liverpoolu, był pytany o to, jak zarządzał i dlaczego taki sukces mu się udało odnieść z Borussią, powiedział, nie pracuje z idiotami. No. Po prostu jeżeli piłkarz nie myśli na boisku, to on go z nim nie pracuje. Tak, tylko tutaj była inna przypadłość i mówię, tak jak zawsze Wojtka cenię za to, jaką ma wiedzę i podejście do futbolu, bo ma ogromną wiedzę, lubię z nim rozmawiać, dyskutować na różne tematy, to jednak tutaj w tym przypadku odnosiłem takie wrażenie, że on się troszeczkę poczuł takim ojcem, nadopiekuńczym ojcem, który zamiast pozwolić swoim zawodnikom grać, zamiast uwierzyć w to, że oni potrafią w piłkę grać, to ciągle, ale to ciągle nakazywał im robić przeróżne rzeczy, które chciał, żeby jego drużyna grała, tłumacząc to często tym, że zespół nie wykonuje jego poleceń w sposób właściwy, ale w czasie tych 11 meczy wydaje się, że nie dał tej drużynie też na tyle swobody, żeby oni mogli po prostu pokazać, co tak naprawdę potrafią zrobić samoistnie na boisku, bo nie powiem, były mecze lepsze, gorsze, dobre, złe i słabe i beznadziejne. No to jednak z każdym kolejnym meczem ta gra była coraz bardziej irytująca. Świetny przechwyt piłki, pierwsze podanie, piłka stracona. Kolejny przechwyt piłki, świetny, dobra organizacja w momencie gry, podanie, piłka stracona. To myślę jest jedna z przyczyn zwolnienia trenera Wojtka Błażyńskiego z klubu, bo już nie poprowadzi drużyny w żadnym treningu od wczoraj, od 7 listopada już nie jest szkoleniowcem w tej drużyny. No to sensacyjna, jakby nie patrzeć, mimo wszystko na naszym rynku. Bartku, wykrakałeś trochę. Pamiętasz poprzedni odcinek, kiedy mówiliśmy o tym, że brakuje trenerów na rynku, to chyba otworzyłeś puszkę Pandory. I będziemy chyba zmierzać do tego, że zaczną się pojawiać trenerzy po tej rundzie do... No nie wiem, klub ma pomysł. Pierwsze 3 mecze teraz do końca roku zostanie poprowadzona drużyna przez trenera
Sebastiana Racińskiego, często niedocenianego, bo zawsze z młodzieżą pracował. Sebastian jest trenerem, który ma spore doświadczenie już pracując, dokształcając się w różnych klubach, często też ekstraklasowych. No ma chyba licencję UEFA kategorii A, tak. Tak, więc teraz niedawno zrobił, też doszkala się co chwilę różnego rodzaju analizy. Ma dobre podejście do tego, takie bardzo analityczne. Ja myślę, że jeżeli piłkarze mu zaufają i spróbują chociaż trochę przełożyć tej wiedzy, bo wiadomo, że tego się nie da w tej chwili tak jeden do jednego przełożyć, co można byłoby uzyskać, gdyby pracowali dłużej, prawda? To może chociaż jeden dobry występ w tych trzech najbliższych spotkaniach zobaczymy. I ja powiem Ci chyba tak, ja spotkałem akurat dzisiaj często wspominanych w naszym programie Roberta Bubnowicza i Marcina Morawskiego, o których jeszcze będę mówił. I przede wszystkim zadali mi jedno pytanie. Ale kto się podejmie? Bo ten zespół, no nie czarujmy się, no praktycznie jest na straconej pozycji. Szanse, mimo że tak naprawdę jeszcze jest cała runda wiosenna i trzy kolejki do zakończenia jesieni, szanse na utrzymanie, szczególnie z tym składem osobowym, bo tam no tak, jest problem. Głównie młodzież, to są tak naprawdę matematyczne i iluzoryczne. I kto się podejmie przejęcia tego zespołu i, że tak powiem, później jakby odpowiadającego za wyniki tego zespołu, który tak jak powiedzieliśmy, no szanse na utrzymanie ma bardzo niewielkie. Wiesz co, no tu jest plus taki, że będą grać na ten moment, my cały czas mówimy 4 plus 4, 4 spadają, 4 grają w barażach, na ten moment wiem, że tabela układa się w ten sposób, że 3 bezpośrednie spadki plus 4 drużyny grające w barażach, 7 punktów ma Górnik Nowe Miasto w tej chwili w tabeli. To oznacza, że teoretycznie 7 punktów brakuje mu do Górnika Złotoryi, czy do tego miejsca pierwszego barażowego. 10 mu brakuje punktów do miejsca bezpiecznego w tabeli. Widzisz, ja trochę tak nie do końca zgadzam się z tą opinią, że tego się nie da uratować. Natomiast tu na pewno trzeba koniecznie mocno przemodelować nie tylko samą grę, ale i nastawienie. Bo będą takie mecze jak ten ze Słowianinem, także i w rundzie wiosennej. Będą wysokie porażki, natomiast w tych wszystkich spotkaniach takimi zespołami jak Łomnica, Bolesławiec, Złotoryja, Świdnica, Prochowice i każdym innym zespołem w gorszym momencie, gdy na przykład się taki mecz trafi, bo przecież wygraliśmy z zespołem Iskry Księgienice 12 miejsce, tylko jedna bramka różnicy z Piastem Żmigród po tym nieszczęsnym rzucie karnym. Więc czy też dobry mecz z Moto Jelczoława, wiecie, całkiem niezły mecz z Baryczą Słów mimo porażki 1-3, więc tam mnóstwo sytuacji Górnik sobie stworzył. W Legnicy też nie był zły mecz, tak, przegrany 0-2, dokładnie. Ale całkiem dobry. I druga bramka w ostatniej sekundzie meczu. Zresztą Górnik bardzo dużo traci bramek w ostatnich 5-10 minutach. Gdyby odjąć te bramki, doprowadzić stan meczu do takiego jakby wyniku sprzed 75 minuty, to jestem święcie przekonany, że tych punktów raz byłoby trochę więcej, dwa te wyniki przegranych meczy nie byłyby tak niekorzystne. No i jeszcze jedna kwestia, ta jakby pozasportowa, organizacyjna. Pamiętacie, rozmawialiśmy na początku sezonu po meczu tutaj w Wałbrzychu, kiedy to przegrany mecz i nikt nie zdecydował się podjąć walki o te 3 punkty za występ nieuprawnionego zawodnika. Tak. To co samo rozmawialiśmy, tak, żeby im się z czasem to nie czknęło na koniec sezonu, że właśnie plus, te 3 punkty... Plus to samo w Międzyborzu. Patrz, 6 punktów więcej i masz 13 punktów w tabeli i jakże inaczej ta sytuacja wygląda. No ale dalej 16 miejsce tak, w tabeli, tak? Ale jakże inaczej wygląda, porównując 13 punktów do 17 tych bezpiecznego miejsca, to są tylko 4 oczka. Zobaczcie, jak ten mecz wyglądał, a potem przejdziemy, Pawełku, dalej, bo widzę, że bo jeszcze tylko chciałem dokończyć jedną rzecz, jedno zdanie, zanim pokażemy jeszcze ten skrót, kończąc właśnie ten temat. Ja spotkałem kiedyś na stadionie podczas meczu prezesa Sebastiana Racińskiego i powiedział do mnie tak: Ja myślę, to jest moje zdanie, że to, że zwolniono trenera Bożyńskiego, to też jest ambicja klubu i ambicja prezesa, bo on powiedział: Paweł, my utrzymamy się w tej lidze. I on zrobi wszystko, Sebastian Raciński zrobi wszystko, żeby klub utrzymał się w czwartej lidze. To znaczy, wiecie co, ja już też wiem, nie będę zdradzał źródeł, nie powiem, no nie powiem. Skąd wiem, nie powiem, że nie wiedziałem o pewnych ruchach wcześniej, nie powiem nic, bo to też nie będzie fair wobec osób, które ze mną na ten temat rozmawiają. Natomiast prawda jest taka, że jest potrzebny trener z głową. Jeśli się nikt nie podejmie, Sebastian zostanie na tak długo, jak będzie potrzebne. Są potrzebne wzmocnienia. Ja też wiem, że te wzmocnienia gdzieś są już rozpatrywane. Nie powiem, że już na pewno dogadane,
ale rozmowy trwają. Jeśli się uda coś nowego do tej drużyny dołożyć, to tak jak Paweł powiedział, tylko po to, by utrzymać zespół w czwartej lidze, bo to jest nadrzędny cel tego zarządu. Nie tylko po to, by mieć czwartą ligę w Wałbrzychu jako taką, ale też po to, żeby po prostu rozwój tej drużyny nie zahamował się, bo tu wszyscy sobie zdają sprawę, że ci zawodnicy są młodzi do ogrania i każdy kolejny sezon na tym szczeblu rozgrywkowym w ich wydaniu będzie tylko lepszy. Niekoniecznie efektywniejszy, ale lepszy w tym sensie, że będą popełniać mniej błędów, być może też więcej bramek strzelać. Tego najwięcej tutaj brakuje. Brakuje napastnika, rasowego napastnika. Brakuje, ale wiecie co, może się chłopaki obrażą, ale ja kilka ostatnich spotkań, które tutaj oglądałem, nie mówiłem tego na wizji podczas komentowania tych spotkań i może też dlatego ktoś mi powiedział, że koloryzuje ich grę, ale to naprawdę było prymitywne granie. Kuba, już nie katujmy, tak? Nie katujmy tę młodzież, bo ja jeszcze powiem tak, no tutaj a propos tego napastnika z prawdziwego zdarzenia. Dzięki. Dzięki, mam fajne kubki z Unii Europejskiej. Ale to przy tej lidze. Dobra. Właśnie, bo popatrz, a propos tego rasowego napastnika, tak naprawdę zespół z Nowego Miasta ma drugi najsłabszy wynik, jeśli chodzi o skuteczność i efektywność ofensywną. 10 goli. Gorsza jest tylko Łomnica. Wszystkie inne zespoły, nawet Bolesławiec, tak często tutaj bramek, odmiania, tak? Odmieniany i wspominany przez nas w kontekście boiska, o którym dalej nie wiemy, jak tam wygląda sytuacja, no to ma 11 bramek, tak, na swoim koncie, jeśli chodzi o zdobycze. A tutaj no, Górnik, 14 ja powiem, kolejek, 10 bramek. Dobrze, i mogłoby być to lepsze, bo zobacz, Polonia Środa Śląska, miejsce 11 w tabeli, 16 goli zdobytych, 16 goli straconych, czyli teoretycznie da się, no ale jeżeli... Z 5 straconych bramek w meczu ze Słowianinem Wolibórz, 4 wynikają z bezpośrednich, indywidualnych błędów obrońców przy wyprowadzaniu piłki z własnej strefy obronnej, no to coś tu mówi. Dlaczego ta drużyna nie potrafi zagrać piłki do przodu mocno wybitej? Dlaczego każde pierwsze podanie, nawet po świetnej interwencji w obronie, jest wprost pod nogi przeciwnika? Dlaczego zawodnik, który ma piłkę, zamiast zerknąć na to, co dzieje się na boisku, zerka w kierunku ławki rezerwowych, szukając podpowiedzi lub akceptacji tego, co ma za chwilę zrobić? Ja myślę, że tutaj to wynika z tego, to co mówiliśmy, że już gdzieś w tyle głowy są te liczne porażki i ten syndrom, przepraszam bardzo za kolokwializm, za ten niefajny termin, ale obsranych gaci, tak? Mm-hmm. Boję się do przodu, więc no, może ale... tam w bok, tak? Tak, albo do tyłu, ale zobacz, bo coś, to jest najbezpieczniejsze. Coś w tym jest, bo jak na przykład tracisz gola, to tak jak na początku widać było entuzjazm, chęć odrabiania strat. I nawet dokładnie, takie... mimo porażek był ten entuzjazm widoczny, tak. A teraz słyszę od zawodników, no ja się przede wszystkim boję, żeby nie stracić kolejnego, nie? Zamiast myśleć o tym, jak zrobić, żeby tego gola odrobić, tak? No nawet z takimi zespołami jak Barysów, Słowianin Wolibórz czy Motoyel Żoława da się grać w piłkę. No ale trzeba grać w piłkę. Jest zdecydowanie lepsza niż tutaj, gdzie stoimy, ale do tego też już trzeba byłoby się przyzwyczaić. Okazja teraz dla gospodarzy, szansa na uderzenie na bramkę i prawie się udało. Też tutaj na pewno przez sztab szkoleniowy będzie w jakiś sposób zmieniana w zależności od sytuacji. Na razie kolejny atak prawą stroną, próba strzału, ale też nic z Woliborza na 5 metr. Próba tej akcji, zamknięcia tej akcji strzałem Hrebela obserwował, co się dzieje z piłką. Okazja tak dość ciekawie wyprowadzona, Hrebela z problemami, słupek, jeszcze ta piłka wybita. No i właśnie tak trochę wydaje się, że trzeba tutaj zagrać. Jeszcze raz ta piłka przegrana wzdłuż bramki. No tutaj naprawdę bardzo dużo problemów stwarzają teraz goście. Szymski pilnowany, nie ma do kogo teraz też rozegrać. Szymski już blisko przeciwnika, niepilnowany jest teraz tutaj jednak zawodnik Słowianina. Ani przez Kaczmarka po takich dośrodkowaniach bramki. Teraz jednak to było zbyt nisko, piłka wybita przez obrońców gości. No a ten strzał teraz z daleka. Kaczmarek z pierwszej piłki, dobrze do Stefańskiego, nie ma spalonego, dośrodkowanie, okazja na uderzenie, jednak tutaj prawie, szkoda, że to prawie robi tak dużą różnicę.
kostko, ryzykownie, ale skutecznie. Misiak teraz tu się jeszcze utrzymał przy piłce, choć tu tylko na chwilę. Szansa dla gości, dobrze Kaczmarek, tutaj jeszcze Hrebela, no i cóż tam się stało? Utrzymał się przy piłce, nie ma spalonego, jest Stefański, ubiega go Kaczmarek, szansa dla gospodarzy. Kaczmarek, Stefański, no chyba trzeba było szukać tej gry. A teraz już chyba trzeba byłoby szukać takiego zagrania. Nie będzie spalonego, na pewno nie może być tu spalonego. Okazja, no i zmarnowana moim zdaniem teraz ta sytuacja koncertowo. Teraz strzał tutaj nad poprzeczką, przechwycone przez Szubę. I od razu nerwy ze strony szkoleniowca wałbrzyskiej drużyny, ale nie ma się też czego dziwić. Czemu dziwić, to tutaj zdecydowanie takich błędów nie można unikać. A teraz faul i rzut karny. Damian Hrebela miał okazję w tym sezonie już dwukrotnie bronić jedenastki swoich rywali. Także kto wie, czy nie powtórzy tej sytuacji teraz. I ponownie Fabian Hrebela ratuje Górnika Nowe Miasto przed utratą gola. Arbiter by grać dalej. Teraz również bez faulu, piłka w polu karnym, okazja dla gości, pusta bramka, no i nie udało się strzelić bramki z rzutu karnego, udało się zdobyć po akcji. Uciekają punkty, uciekają te bezpieczne lokaty, mam nadzieję, że mimo wszystko uda się to jeszcze zniwelować w następnych spotkaniach. Teraz za to dobra, ciekawa propozycja wykonania z tego fragmentu gry, że mimo wszystko warto tutaj cały czas wierzyć, walczyć, próbować punktować, by powalczyć do samego końca o jak najlepszy rezultat. Jest już ładna kolejna akcja, która daje piątego gola. Ale panowie, to nie jedyna taka wysoka porażka, bo chociażby zobaczcie, Łużyce Lubań rozbiły KS Łomnice 8-0, chociażby Zenit Międzybórz rozbił Chrobrego Wagłowów 4-0, więc to nie jest tak do końca. Lechia Dzierżoniu sobie świetnie poradziła, ale tam straciła dwie bramki. Tak, a trener wspominał właśnie po tym meczu w Bolesławcu, że trudno się grało i to zwycięstwo bardzo cieszy, bo Bolesławiec mógł tam sprawić niespodziankę przy odrobinie szczęścia. Nie? Popatrzcie, znowu też wspominany przez nas Górnik Złotoryja, do którego ja, chociaż nigdy nie widziałem tego zespołu w akcji, mam pewien sentyment, może mnie kiedyś tam zaproszą do Złotoryi poszukać złota, wygrał na wyjeździe z Piastem Żmigród. Tak, 2-0. 2-0 i popatrzcie, to co rozmawialiśmy, 15 miejsce ekipy ze Złotoryi, 14 oczek, tylko oczko straty do, znowu musimy w pewnym negatywnym kontekście wspomnieć Polonię Stal Świdnica, która, myślałem, że ten powiesz właśnie, która przegrała też nieoczekiwanie z Prochowiczanką i zespół z Zamiedzy zaledwie na 14 miejscu w tabeli. Tak, 15 punktów. Tylko 15 punktów. No, to jest niezły. Ale to nie jedyna tutaj niespodzianka, bo patrzę też, wydaje mi się, że w tych kategoriach możemy rozpatrywać wynik Baryczy Sułów z Piastem Nowa Ruda. Brawo dla ekipy trenera Jacka Fojny, które też mu rozmawialiśmy tutaj wielokrotnie, jest takim zespołem mocno hibernicznym. Mhm. Potrafi rozegrać świetne spotkanie, jak i później w następnej kolejce zagrać zdecydowanie słabiej. No tutaj remis na boisku lidera, nadal lidera, tak. No trzeba uznać za godny pochwały. Tu przy tym meczu tak domniemam, ponieważ właśnie trener Jacek Fojna jest znany z tego, że lubi obserwować inne drużyny i pewnie rozpracował już w jakiś sposób tam taktykę i ustawienie zawodników, tak jak kiedyś pokazywał chociażby na mediach społecznościowych, jak rozpracował Górnika Nowe Miasto, i myślę, że to jest też jego duży plus, że analitycznie podchodzi do meczy i później potrafi ustawić tak swoich zawodników, żeby przyblokować przeciwnika. Gdzie ty to przeczytałeś? Sam to zdanie złożyłem, to na jeden. Znaczy Jacek ma to do siebie, bo ja w zeszłym roku spotkałem, słuchajcie, Jacka na meczu, nawet kilka słów zamieniliśmy ze sobą w Szczegomiu. Ja byłem na sparingu Górnika ze Szczegomiem i właśnie Jacek jechał obejrzeć, bo gdzieś tam w pierwszych kolejkach miał za rywala ekipę AKS-u z Szczegom. Mm-hmm. Dlatego pojechał podejrzeć właśnie gospodarzy tego sparingu z Górnikiem Wałbrzy. No ale Jacek Fojna też używa kilku ciekawych aplikacji, narzędzi takich do analizy przeciwnika, gry przeciwnika. Swojej drużyny zresztą też, bo to mu pomaga między innymi w wykrywaniu pewnych nieścisłości w planach taktycznych, prawda, przed meczem gdzieś tam ustalonych.
No i prawda jest taka, że naprawdę to jego podejście jest takie zdroworozsądkowe. I tutaj znowu posłużymy się przykładem, prawda Paweł, jego analizy gry Górnika Nowe Miasto. Tak, pojawiła się swego czasu na ale na wiecie, że Facebooku, to było po tak. Pokłosiem kłótni trenera Błażyńskiego właśnie z Jackiem Fojną. Boże, no czasami też nie rozumiem dlaczego, nie? Tak jakby jeden drugiemu chciał coś udowodnić, tylko że akurat tutaj Jacek Fojna udowodnił merytorycznie swoją jakby rację wtedy z tamtego okresu. No i to na Facebooku można przeczytać praktycznie wszystko, tutaj nikt nie zdradza żadnej tajemnicy, tam panowie przenieśli się potem do sieci w tych wypowiedziach, tylko że tak jak mówię, Jacek Fojna zrobił to w sposób merytoryczny, no i pokazał wszystko to, co obnażało w tamtym meczu grę Górnika Nowe Miasto. No i to też pokazuje, że rzeczywiście potrafi się jakby odnieść do sytuacji, bo jego zespół do każdego rywala jest przygotowywany inaczej, prawda? I tak jak tu w tym przypadku w Słowie, znowu zadziałało, udało się zrealizować pewne założenia na boisku, dzięki czemu też ten wynik jest korzystny, bo też popatrzcie, ile razy było tak, jak mówiliśmy, że nie udaje się, bo drużynie nie wyszło, bo bramki stracili w głupi sposób, prawda? No to jest to chimeryczność, o której mówisz. Ale to wynika z tego, że trener ma wykonawców, którzy raz potrafią zrealizować plan, innym razem już niekoniecznie. Wszystko zależy też, jak przeciwnik pozwoli zagrać. A niektórzy też mają takie elastyczne podejście do gry i tak jak Jacek Fojna przygotowuje swój zespół do gry przeciwko komuś, tak ten ktoś również przeciwko jego drużynie przygotowuje swój zespół. I bardzo często tak jest, że zmienia taktykę bezpośrednio na dany mecz, właśnie przeciwko Piastowi. Dlatego ten wynik jest dla mnie no, nie tylko niespodzianką, ale też takim pozytywnym odczuciu tego słowa znaczeniu, fajnym wynikiem, bo po prostu ta tabela raz nam się spłaszcza, dwa, wciąż możemy liczyć na jakieś niespodzianki. Tak, no, tutaj Miedź Legnica na przykład nie sprawiła żadnej niespodzianki, ten wysoki wynik, no trochę spodziewany. No tak, no z Iskrą Księgienicy, no może wiesz co, może moja, może nie, może nie 5-0. Tak, nie 5-0, tak, jednak wynik 5-0, Iskra całkiem nieźle sobie daje radę, 12 miejsce, 17 punktów, także tutaj być może wynik troszeczkę za wysoki, no ale, tak, ale na pewno zasłużone wygrywa. Tak, zasłużona to zdecydowanie. Mogę też powiedzieć, że Polonia Środa Śląska się jakoś tam spisuje i ten remis z Oławą na wyjeździe też moim zdaniem jest całkiem dobrym rezultatem. Tym bardziej, że naprawdę do tej pory Środa Śląska lepiej grała na wyjazdach jak u siebie. No i To może spójrzmy na najbliższą kolejkę, bo ja tak patrzę znowu na Górnika Złotoryja. I powiem wam, Górnicy podejmują w najbliższej kolejce Prochowiczankę, która ma zaledwie oczko więcej. Tak, to będzie bardzo ważne. I powiem wam, że to w ogóle może być ważny mecz dla układu tabeli, bo przy pozytywnym rozstrzygnięciu dla Górnika i innych też wygodnych wynikach, tak naprawdę Złotoryja może wskoczyć nawet na 11 miejsce w tabeli. Co prawda jest to mało prawdopodobne. Ale jest możliwe. Ale jest możliwe, tak, ale jest możliwe. I widać, pamiętacie, Górnicy ten początek sezonu mieli fatalny, przespali, ale znowu wracamy. Pierwsze punkty zdobyli w rywalizacji, w konfrontacji z Górnikiem Nowe Miasto. No i ten Górnik Nowe Miasto przewija się w wielu drużynach i w wielu miejscach gdzieś jest takim punktem zwrotnym. BKS Bolesław, więc gdzie był bezbramkowy remis z Bolesławcą, tak? No. Zobacz, wygraliśmy z Łomnicą, jak dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam? Tak, na wyjeździe. Tak, no a zobacz, dzisiaj ta Łomnica tak na dobrą sprawę punktów dalej nie zdobywa. Zremisowaliśmy w Bolesławcu, Bolesławiec dalej tych punktów jakoś tam specjalnie nie zdobywa. Więc można powiedzieć, że Górnik Nowe Miasto z tymi zespołami, z którymi gubi punkty, przegrywa mecze, daje im taką siłę napędową do tego, żeby po prostu one dalej szły, wiesz, do przodu, wysoko w tabelę. No i jest duże prawdopodobieństwo, że w przypadku porażki Górnika, na przykład Nowe Miasto w Głogowie, co jest, no, trzeba to otwarcie powiedzieć, to się najprawdopodobniej wydarzy. Po tej serii porażek, tak. Tak. To w przypadku wygranej Złotoryi, Świdnicy, załóżmy, nie wiem. No Świdnica czeka, Polonia Stal Świdnica czeka naprawdę ciężki mecz. No Moto, Jelcz, Oława, trzecia drużyna w tabeli. No tak. Jest... Ja się uśmiecham, ciekawe co będzie na trybunach. Tylko powiem wam, że jest... Kolorowo i wesoło. Niesamowita jest rozdzielność, że... między pierwszema, siedmioma, ośmioma drużynami, nawet i dziewięcioma, a pozostałymi tymi czterema, nawet trzema można powiedzieć z dołu. Tak, to jest taki duża przepaść. To jest niesamowita przepaść. No i to tak może być dalej, bo Górnik, załóżmy, przegra swój mecz w Głogowie,
Łomnica na pewno też nie będzie miała lekko w Legnicy i sądzę, że tam też polegnie. Bolesławiec zagra za to w Nowej Rudzie i tu też raczej Piast jest faworytem, choć może ten wydźwięk jest, no chociaż nie, bo 24 punkty do 6 punktów to jednak jest duża przepaść też, więc tutaj te drużyny raczej przegrają. Z Motoria, tak jak Bartek wspomniałeś, wygra swoje spotkanie i już ta trójka z dołu tabeli będzie miała... Na pewno przeskoczy wtedy Prochowiczankę, nie? Tak, no i jeżeli zakładając, że Polonia Stal Świnica przegra swój mecz z Motoja Czemowawa, tak jak prognozuje tutaj Paweł, no to generalnie Górnik przeskakuje wysoko już w tej chwili na bezpieczną pozycję w tabeli. Jednym meczem może to sobie zapewnić teraz. Ta trójka z dołu będzie miała tylko bardziej pod górkę, by myśleć o jakimkolwiek utrzymaniu. Co mimo wszystko dalej uważam, że każdy z tych trzech zespołów dole tabeli jeszcze ma szansę. Choć jest to niewiarygodnie trudne do wykonania, no i kwestia będzie taka, jak przepracowana zostanie ta zima. No to sport ma to do siebie, że nigdy jest nieobliczalny, nie wiemy, co się stanie. Tym bardziej, że zobacz, że Nowe Miasto gra teraz w Głogowie, potem przyjeżdża do nas Środa Śląska i ostatnią kolejkę grają Świdnicy. Mhm. Więc teoretycznie są to zespoły, tak jak Środa Śląska czy Świdnica, przed sezonem uważano, że to są zespoły w zasięgu Nowego Miasta, bo teoretycznie przy optymalnej formie Górnik jest w stanie z nimi powalczyć. Pytanie, czy teoretycznie mieli powalczyć z Prochowiczanką, jak było, tak było. No dobra, ale spodziewałeś się, że wygrają na przykład z Iskrą Księginice? No nie, ale tu widać było, że chyba rywal jednak zupełnie zlekceważył gospodarzy. Chyba też możliwe, no ale Piast Żmigród wygrywa po kuriozalnym rzucie karnym. Wyimaginowanym, no, wspominam nie chciałem słowa. Znowu tego użyć, ale fakt. Ja tylko chciałbym powiedzieć, bo tak tutaj też trenera Wojtka Błażyńskiego odmieniamy przez niemal wszystkie przypadki, a też trzeba mu oddać jednak spore zasługi, że wyciągnął ten zespół od klasy A do czwartej ligi. Więc zasługi ale to na jest, pewno słuchaj, do tego klubu to ma tego nikt nie da, oczywiście tutaj tego nikt w żaden sposób nie będzie tego, wiesz, negował. Zrobił swoją robotę, świetnie ta drużyna grała, bo przyszedł do drużyny, która gra w A-klasie, poukładał całość gry, kultura gry się zmieniła, podejście zawodników się zmieniło, sposób wykonywania wielu, wielu rzeczy na boisku się zmieniło. To było coś, na co było miło patrzeć, tylko że ta rzeczywistość, z jaką się trener zderzył tu w czwartej lidze, z tym składem osobowym, jaki miał, sprawiła i problemy, które przyszły, a których wcześniej nie miało, no bo wcześniej wszystko wygrywali, sprawiły, że ta chemia gdzieś musiała się, no, wiecie, o tym powiem w lidze okręgowej, a propos Orła, bo tam właśnie o tym przeskoku będziemy też między innymi rozmawiać, tylko na koniec już. Jakim Orle, jak my o Górniku Nowe Miasto mówimy? Nie, o Orle Ząbkowice będziemy rozmawiać i tam właśnie porozmawiamy o tym przeskoku ligowym. Jaki jest między okręgów a czwartą ligą. Dużo o czwartej lidze rozmawiamy, także chyba już trzeba przejść. Tylko kończąc czwartą ligę, chciałbym powiedzieć, że 8 listopada odbył się pogrzeb w Dzierżoniowie. Zmarł Piotr Lis, były piłkarz i gracz właśnie Lechii Dzierżoniów. Wyrazy współczucia rodzinie, zmarł w wieku 55 lat, ale w latach 87-88 wywalczył właśnie z Lechią Dzierżoniów awans do trzeciej ligi. Także tu wyrazy współczucia dla przyjaciół, znajomych, bliskich klubów. Mhm. No taką trochę smutną wiadomością kończyłem czwartą ligę. No, by to nie był taki prognostyk tego, co nas będzie czekać w czerwcu przyszłego roku. Będziemy żegnać czwartą ligę, tak? Tak. Nie bądźmy aż tak pesymistyczni.